spróbujmy wyjaśnić takie zjawisko. Z kwadratu o wymiarach 8×8, pokrojonego na 4 kawałki, poskładano prostokąt o wymiarach 5×13. Co jest w tym dziwnego? Pole kwadratu jest równe 8×8, czyli 64. Po przestawieniu fragmentów udało się uzyskać prostokąt o polu 5×13, czyli 65. Skąd się wzięła ta tajemnicza, nadwyżkowa jednostka pola? Zastanówmy się, czy te 4 fragmenty kwadratu po przestawieniu rzeczywiście tak idealnie do siebie pasują i czy można z nich zbudować taki prostokąt. Spójrzmy na jedną z przekątnych tego prostokąta. Czy rzeczywiście przechodzi ona przez punkty kratowe, które są wierzchołkami dwóch małych trójkątów? Innymi słowy, czy połowa tego prostokąta, czyli trójkąt o przyprostokątnych 5×13, jest podobny do małego trójkąta o przyprostokątnych 3×8? Skoro oba te trójkąty są prostokątne, to wystarczy sprawdzić, czy stosunki długości odpowiednich przyprostokątnych są równe. W dużym trójkącie stosunek długości krótszej przyprostokątnej do dłuższej to 5×13. W małym trójkącie analogiczny stosunek to 3×8. Czy te dwa ułamki są równe? Pomnóżmy tę domniemaną równość stronami przez 8 i 13. Po lewej stronie otrzymamy 5×8, czyli 40, a po prawej 3×13, czyli 39. Wobec tego 5/13 nie jest równe 3/8, a więc mały i duży trójkąt nie są podobne. Czyli tak naprawdę przekątna prostokąta nie przechodzi przez te dwa punkty kratowe, które są wierzchołkami małych trójkątów. W rzeczywistości biegnie ona nad jednym, a pod drugim. Powstaje w tym miejscu bardzo wąska i długa szczelina w kształcie równoległoboku, która jest odpowiedzialna za tę jedną kratkę różnicy. Oszustwo było zakamuflowane dzięki użyciu odpowiednio grubych linii. Na zakończenie podobna zagadka. Z dwóch trójkątów i dwóch sześciokątów poskładano trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 13 i 5. Figury poprzesuwano i powstał identyczny trójkąt, ale z dziurą. Skąd się ona bierze? www.interklasa.pl. Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.